W tym filmie rozwiążę jedno z zadań z naszego portalu Khan Academy, wersja polska. No i polega ono na tym, że mamy tutaj równanie funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, czy też wierzchołkowej. Mamy trzy punkty. No i przeciągając te punkty musimy odpowiednio je przeciągnąć tak, żeby narysować wykres tej paraboli. No i mamy trzy punkty, więc trzy punkty widzimy tutaj, że wyznaczają nam parabolę. Nie powinno nas to zbytnio dziwić, dlatego że prawda, parabola ma trzy współczynniki, a, b i c. To są współczynniki przy x kwadrat, x i wyrazie wolnym. No i te z drugiej strony, mając trzy punkty, otrzymujemy trzy równania na te trzy współczynniki, które możemy się spodziewać, dają się rozwiązać. No dobrze, teraz przejdźmy do rozwiązania. Więc to jest wzór tej funkcji. No właśnie, to jest postać wierzchołkowa, czy też postać kanoniczna. Może tu przypomnę, postać kanoniczna. To jest co? Y równa się a razy x minus p do kwadratu plus q. No i tutaj mamy tę naszą funkcję kwadratową właśnie w postaci kanonicznej. No i trzeba nam znaleźć trzy punkty. Oczywiście moglibyśmy dowolnie jakoś tu podstawić x po prostu i obliczyć, ale może zróbmy to jakoś tak bardziej systematycznie. Zacznijmy od wierzchołka. Więc popatrzmy, tutaj jest kwadrat pewnej liczby. No kwadrat pewnej liczby jest zawsze większy równy 0 i ta rzecz jest mnożona przez minus 3. No, czyli to, co jest tutaj, ta rzecz jest zawsze mniejsza bądź równa 0. No to jest liczba ujemna, bądź równa 0. 0 jest tylko w jednym wypadku, mianowicie dla x równego 3. No, czyli x równe 3 to jest 0 i wtedy y jest też 3. I to jest maksymalna wartość tej funkcji, prawda? Bo mamy liczbę 3 i od niej coś odejmujemy. Odejmujemy liczbę dodatnią, więc to zawsze jest mniejsze bądź równe 3. To właśnie równe 3 jest wtedy, kiedy x jest 3. Czyli x równe 3, y równe 3. To jest nasz wierzchołek. No i może przeciągnijmy od razu ten nasz środkowy punkt do punktu 3, 3. Prawda? 3, 3. Dobrze, to będzie nasz wierzchołek. Teraz co? No jakiś inny punkt. No na przykład weźmy x równe 4, blisko wierzchołka, prawda? Żeby nie mieć za dużych liczb. X równe 4, to ile jest y? No, minus 3 razy 4 minus 3 do kwadratu plus 3. Czyli to jest 4 minus 3 to jest 1 do kwadratu, czyli to jest minus 3 plus 3, czyli 0. Aha, czyli drugi punkt to jest x równe 4, y równe 0. Czyli mamy tutaj o. No i jeszcze jeden punkt potrzebujemy. No to wiemy, że parabola jest symetryczna względem wierzchołka, prawda? Czyli jak już mam wierzchołek i mam jakiś punkt, prawda, tutaj, no to ten punkt symetryczny ma tę samą wartość funkcji, czyli ponieważ wierzchołek jest w punkcie 3, no to na przykład 2, możemy wziąć x równe 2 i y będzie też 0, prawda? Bo to jest właśnie punkt symetryczny względem 3, no bo 2 minus 3, napiszmy jeszcze, minus 3 razy 2 minus 3 do kwadratu plus 3. No i 2 minus 3 do kwadratu, to jest minus 1 do kwadratu, to jest to samo co 1 do kwadratu, więc to jest też 0. No to trzeci punkt, prawda, możemy przeciągnąć do 2 i 0. No i to jest nasza parabola. No i możemy sprawdzić, wspaniale. Zadanie zostało rozwiązane dobrze i zachęcam Was do rozwiązywania samodzielnego i do logowania się na naszej platformie. Można wtedy przez rozwiązywanie zadań można uzyskiwać punkty, no i zdobywać odznaki.